Co się dzieje na rynku nieruchomości? Najnowszy update z rynku mieszkaniowego. Czy ceny nieruchomości w Polsce, ceny mieszkań, ceny domów rosną po obniżeniu oprocentowania z 6,75 na 6 przez Narodowy Bank Polski, czyli kredyty w Polsce hipoteczne są tańsze o ten prawie 1%. Czy bezpieczny kredyt ruszył tak rynek nieruchomości, że ceny nieruchomości zaczynają drastycznie rosnąć? I co się dzieje w Europie po podwyższeniu z drugiej strony oprocentowania kredytów hipotecznych, bo gdy my obniżyliśmy oprocentowanie z 6,75 na 6, to w Unii Europejskiej, a właściwie w strefie euro, podwyższono oprocentowanie, więc kredyty są znowuż lekko droższe. Co się dzieje na rynku nieruchomości? Jak wygląda na tym Polska? Dzisiaj pokażę Państwu coś, czego jeszcze wcześniej nie pokazywałem lub pokazywałem bardzo, bardzo dawno, więc zapraszam. Ale zanim przejdziemy dalej, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. O kliknięcie łapeczki w górę, także proszę. I oczywiście zasubskrybowanie mojego angielskojęzycznego kanału, ze względu na to, że angielski YouTube nie wybija filmów angielskojęzycznych, jeżeli na kanale nie ma 1000-1500 subskrypcji. Zapraszam, link podany do angielskojęzycznego kanału w opisie tego filmu. No i przechodzimy dalej. Co dzisiaj będziemy oglądać? Co dzisiaj będziemy patrzeć? Na co jeszcze nie patrzyliśmy? Uwaga, uwaga, uwaga. Dzisiaj zobaczymy, zbadamy rynek nieruchomości w Krakowie. Ale zanim to zrobimy, tylko wezmę łyka kawki. No i przechodzimy. Zatem, co się dzieje na rynku w Krakowie? Przypominam jeszcze raz, że w danym momencie mamy trzy potężne impulsy do zatrzymania spadku cen nieruchomości, czyli przede wszystkim obniżenie oprocentowania z 6,75 na 6, czyli tutaj kredytobiorcy mniejsze raty będą mieli, więc to jakoś tam oddziałuje taki 1% na zatrzymanie spadku cen nieruchomości. Druga rzecz, poprzez to obniżenie tego oprocentowania kredytu, oczywiście złotówka staje się tańsza, wobec zawala się do dolara, między innymi dlatego, prawda, zawala się do euro, zawala się do funta. Jeżeli sytuacja będzie postępowała w ten sposób i złotówka będzie tania, to jest to oczywiste, że taniej będzie kupić nieruchomość w Polsce, posiadając euro, funty i dolary, bo gdy funt kosztuje 4,50, to ze 100 tysięcy funtów możemy kupić nieruchomość o wartości 450 tysięcy złotych. Jednak gdy funt zawali się do 6 złotych, to wtedy za 100 tysięcy funtów możemy kupić nieruchomość o 150 tysięcy złotych droższą, czyli za 600 tysięcy. 450 tysięcy, a 600 tysięcy to jest właśnie taka różnica tego wzrostu akurat siły nabywczej w danym momencie papierków, które się nazywają funty brytyjskie. Prawda? Jest to dużo, tak samo z dolarem, gdy dolar jest po 3,50, to za 100 tysięcy dolarów możemy kupić nieruchomość za 350 tysięcy złotych, ale gdy dolar się zawala do 5 złotych, tak jak dzieje się właśnie teraz, no to będzie można kupić nieruchomość za 500 tysięcy złotych. I to właśnie waluta słaba tak pompuje ceny nieruchomości nominalnie w swojej walucie, prawda? Ale w walucie zagranicznej właściwie obniża, jeżeli dodatkowo nie rośnie w swojej walucie, prawda? Więc jeżeli jest duży napływ, to te ceny nieruchomości rosną, czyli mamy trzy impulsy. Przede wszystkim bezpieczny kredyt, za który zapłacimy my, podatnicy, czyli pieniądze nie pójdą na szpitale, na pielęgniarki, na lekarzy, a pieniądze pójdą do zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów. Dodatkowo zawalona waluta, jaką mamy dzisiaj i może być zawalona jeszcze mocniej, gdy zawali się rynek rolny w Polsce, dlatego że rolnik polski nie będzie w stanie sprzedać swoich produktów rolnych, to wtedy złotówka się będzie jeszcze bardziej zawalać, prawda? Czyli tak, słaba waluta potęguje wzrost chociażby w złotówce cen nieruchomości lub zatrzymanie wielkiego spadku. Bezpieczny kredyt potęguje oczywiście pompowanie także tych cen, no bo to darmowe kredyty, za które będą płacili przez następne dziesięciolecia nasze dzieci, kto
dziadkowie, może nawet nasze wnuki, prawda, czyli pieniądze nie pójdą na szpitale, infrastrukturę, bezpieczne drogi, prawda, i tak dalej, mądrą edukację, żeby ludzie byli mądrzy, a nie głupi, no, a pójdą na zagranicznych banków i deweloperów w depopulacyjnej Polsce. Tak to już wygląda, a na to wszystko oczywiście zwykły kredyt jest po prostu tańszy, ludzie mają oddech, mogą złapać trochę oddechu, bo jest tańszy, no ale za to inflacja podbija, prawda? No ale zobaczmy, jak to się ma na liczbach. Zobaczmy, szanowni państwo, co zobaczymy dzisiaj, zobaczymy Kraków, chyba pierwszy czy drugi raz, drugi czy trzeci raz dopiero robię analizę Krakowa, przepraszam, wezmę łyczka kawki. Wbiłem Kraków do 5 km i 80 metrów, jeżeli chodzi o nieruchomość. I zobaczymy, co w tym Krakowie mamy. Tutaj jest coś, widzimy. No najtańsze w Krakowie mamy nieruchomości 80-metrowe, no bo jeżeli ktoś chce z rodziną zamieszkać, no to jeżeli ktoś ma dwoje dzieci, no to 80 metrów to chyba jest takie minimum, bo to są trzy pokoje. Jeden pokój dla ciebie i dla żony, drugi pokój dla dzieci, drugi pokój dla jednego dziecka i trzeci pokój dla drugiego, no i tyle, prawda? I tak za mało, prawda? 80 metrów to i tak jest mało. No ale tutaj widzimy, jest coś w mieszkanie z miejscem parkingowym Wielka Wieś, prawda? 3 km od Krakowa. Ja nie znam Wielkiej Wsi, tylko tutaj mi coś to... Ja podejrzewam, że to jest część w nieruchomości, szanowni państwo. Część w nieruchomości. Proszę zobaczyć. To jest część w nieruchomości. 180 metrów kwadratowych. Bardzo tanie. Jest to szokująco tanie, bo 2330 zł za metr kwadratowy. Jest to szokująco tanie. Z jakimś dużym... Nie wiem, bardzo tanie. Zastanawiam się, dlaczego to jest takie tanie. Aha, bo to jest... No, to jest taki wydzielona część tego budynku. Taki dom wielorodzinny, pewnie dwóch czy trzech, czy może czterech rodzin. Nie wiem, rok budowy 1980. Zobaczmy, ile tam jest. Pięć pokoi aż, proszę zobaczyć. Mieszkanie na sprzedaż. Aha, no czyli oni próbują 180-metrowe mieszkanie. Oferujemy państwu na sprzedaż lokal w domu wolnostojącym z garażem. No tak, lokal, prawda? Czemu tak tanio? Nie wiem. Może okazja za 2333 zł za metr kwadratowy to jest jakaś, nie wiem, może sąsiedzi są niefajni, może pijacy, może, ja nie wiem czemu. No, jeżeli to wszystko gra tam, no to 2333 zł za metr kwadratowy to jest bardzo, bardzo tanio jak na razie na warunki polskie, tym bardziej pod Krakowem. No ale widzimy tutaj widzimy, to już jest troszeczkę drożej. Ominijmy tą nieruchomość ze względu na to, że nie wiemy, co tam jest, prawda, bo ona jest jakoś ultra tania. Może jest to okazja, ale nie będziemy jej brali do ogółu naszych statystyk ze względu na to, że nie wiemy, co tam w rzeczywistości się dzieje, prawda, więc będziemy jechać dalej. Tutaj mamy taki niedoremontowany, to nie wiadomo, co to jest. Tutaj mamy, będziemy sprawdzać nieruchomości już zrobione, ewentualnie do lekkiego remontu. Tutaj mamy, widzimy, no coś jest za 530 jakieś tam 92 metry, tutaj jakaś rudera za 549 tysięcy, tutaj niewybudowany, jeszcze to się nie liczy, dobra. Mi się zdaje, że to są po prostu wszystko jakieś totalne rudery z jakimiś totalnymi problemami i tutaj mamy takie, które dopiero wybudują po 595 tysięcy, 90-metrowe, no ale razem z wykończeniem wyniesiecie pewnie 900 tysięcy albo milion, więc też musimy je ominąć. Nie ma nic, nie, tutaj poddaszy nie sprawdzamy. No i mamy. Nie wiem, gdzie jest Rząska pod Krakowem. Nie wiem, czy to jest pod Krakowem te 5 km, czy nie. Proszę się, żeby krakowiacy ze mnie się nie śmiali. No i widzimy, no, że jest minimum 620 tysięcy, 82 metry. Pierwsze jakieś takie mieszkanie. Ale to też do remontu totalnego to nie jest wykończone, prawda? Czyli to jest totalny do wykończenia. To też jest wszystko do wykończenia. Czyli widzimy, że coś do wykończenia, gdzie trzeba wrzucić... minimum 100 tysięcy, bo tutaj mamy, widzimy, taki domeczek, 114 metrów kwadratowych, rynek pierwotny za 629 tysięcy, tak, tylko że to jest w środku gołe ściany, gołe podłogi, może nawet rur nie ma, prawda, więc trzeba liczyć te 200 tysięcy, jak się samemu zrobi, prawda, czyli to nie jest po 629 tysięcy złotych, a plus 200 tysięcy to jest po 829 tysięcy złotych, 829 tysięcy złotych,
Proszę bardzo, jedziemy dalej. No i tu wszystko widzimy. I się kończą te jakieś takie okazje, które były jakieś ultra tanie, które mają wielkie problemy, albo trzeba wrzucić z 200, albo 300 tysięcy. No i tutaj dopiero widzimy. Tutaj też to nie jest wybudowane. To jest wszystko, omijamy w ogóle wybudowane, szanowni państwo. Omijamy wybudowane, niewybudowane. O, tutaj mamy niewybudowane. Widzimy? I tutaj jest mieszkanie. 100 metrów, 659 tysięcy, prawda? No już można dużo kupić. O, widzimy. Tutaj 665 tysięcy. Tutaj mamy 80 metrów, 666 tysięcy. 670, ale to też niewybudowane. To też niewybudowane. To są wszystko takie oferty. O, mamy. Mieszkanie. Tutaj mamy rynek pierwotny. Mogliny. Mogilany, nie wiem jak daleko to jest od Krakowa, czy to jest 10 km, czy 5 km, no ale widzimy 674 tysiące i zapewne, wejdźmy specjalnie, zobaczymy, że zapewne jest do wykończenia w środku. Tutaj na zewnątrz pięknie, ładnie, fajnie, no a nawet środka nie pokazują, tylko może oni tutaj pokazują projekt, nawet środka nie chcą pokazać. Widzimy, czyli to nie jest 674 tysiące, tak? To nie jest, proszę zobaczyć, to nie jest dom wielorodzinny, technika budowy, tradycja, cegła, ogrzewanie, gdzie jest stan pierwotny, ogrzewanie gazowe, miejsce, źródło, na sprzedaż przed mieszkaniu, no, w oddanej, brak podatku, bla, 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 no, nie ma stanu nigdzie. Przed bla, bla, bla. No to na pewno jest jeszcze do wykończenia, tak? Czyli trzeba te 200 tysięcy dodatkowo ze swoją robocizną liczyć, tak? Czyli nie 674, a 874, tak? A 874, czy tam 800, trzeba tak liczyć mniej więcej. Nie można inaczej tego pojmować, bo to będzie niewłaściwe. Czyli widzimy, że z daleka od Krakowa, żeby minimalnie zamieszkać w takim wykończonym, no to trzeba wydać 700-800 tysięcy, prawda? 700-800 tysięcy na 80-90 metrach. Proszę zobaczyć, to nawet jeszcze mieszkania nie pokazują żadne. To jest wszystko... Widzimy, tutaj mamy na przykład, tak? Mogilany. Ja nie wiem, gdzie są Mogilany. Nie chce mi się sprawdzać. A sprawdzimy. Zobaczmy, gdzie są Mogilany. Mogilany. Mogilany Kraków. Mogilany Kraków. Czy Mogilany są daleko? I zaraz zobaczymy. Oj, mi się wydaje, że bardzo daleko. No, jest to na obrzeżach totalnych, więc właściwie wyznacz trasę, zobaczymy ile jest, jakieś 15 km pewnie od centrum Krakowa, 22 km od centrum Krakowa. No to dosyć fajnie, prawda, bo takie przedmieścia w sumie, bo to z rodziną najlepiej to chyba na przedmieściach, byle była szkoła niedaleko, przedszkole i przychodnie były jakieś, prawda, i już jest ok, blisko do tej obwodnicy, czyli można sobie tutaj jeździć naokoło Krakowa. Widzimy, że coś jest, prawda, że coś jest. Czyli na totalnych przedmieściach Krakowa, żeby zamieszkać na 80-90 metrach, no trzeba minimum wydać 700, jak nie 800 tysięcy złotych, tak? No widzimy, to jest wszystko po 700, ale to jest do wykończenia, tak? Widzimy, to jest, proszę zobaczyć, Mogilany, tak? To są domy akurat, prawda? To są domy, no i one są do wykończenia. Proszę zobaczyć, tutaj dom do wykończenia, tak? Czyli to jest, wiecie, to 686 tysięcy, ale plus 150 tysięcy materiał i 100 tysięcy swoja robocizna, no 200 tysięcy, to jest po 900 tysięcy wszystko, no. Taka jest prawda, po 900 tysięcy, no to są ładne domy, no tak, ale dlaczego nam tu mieszkania nie wyskakują? Może po prostu jest tak szokująco drogo w Krakowie, no i tu widzimy, no ale na poddaszu mamy mieszkanie, a na poddaszu nie będziemy sprawdzać. Jedziemy dalej.
No generalnie jest moim zdaniem drogo. Drogo i sprawdźmy w takim razie. Nie no, wprost, mówmy wprost. Pod Krakowem, żeby zamieszkać na 80 metrach, to minimum trzeba 700 tysięcy wydać, a jak ktoś chce troszeczkę wygodniej, no to 800, 900. No a sprawdźmy w samym Krakowie, ile to kosztuje. Ile nas by kosztowało zamieszkać w samym Krakowie? 0 kilometrów, to pokazują nam się te same rudery i poddasza, czego nie wolno sprawdzać, no bo to dużo energii bierze. No tak, no, żeby gdzieś tam w Krakowie czy bliżej, no 700 tysięcy, proszę bardzo, tutaj jest Stare Miasto akurat, o, 153, ale pewnie do totalnego remontu. No, żeby w Krakowie zamieszkać na 80 metrach, czy pod Krakowem, trzeba liczyć 700, 800 tysięcy. Widzimy, coś jest, można się pohandlować. Jest tutaj coś za mieszkanie, prądnik biały. Nie wiem, gdzie to jest. Naprawdę nie znam się na Krakowie. Totalnie się nie znam. Wiem jedno, że to dopiero jest pierwsza strona, a jeżeli chcemy zobaczyć takie dzielnice, te najwygodniejsze, no to minimum widzimy, to nawet nie są jeszcze, to nawet nie jest rynek wtórny, tylko pierwotny, że nawet nie wiemy, ile ta cena wyjdzie. No to proszę zobaczyć, no te ceny opiewają w granicach 900 tysięcy, tak? Bo to wszystko jest do wykończenia. Po prostu nie ma. Po prostu nie ma i tyle, tak? Proszę zobaczyć, to jest wszystko do wykończenia, albo jakieś poddasza, takie najgorsze, co może być, że drogo kosztuje utrzymanie, prawda? Gaz drogi, tak? Ciepło ucieka w zimę, zimno, w lato gorąco, tak? No i widzimy, no. Tak więc, żeby człowiek chciał zamieszkać w Krakowie, musi wydać na 80 metrach, no musi gdzieś tam wydać te 700 tysięcy złotych, prawda? Takie są statystyki na tej stronie. 800 tysięcy złotych minimum. I teraz jest pytanie, ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Proszę zobaczyć. Jeżeli człowiek musi w Krakowie wydać 800 tysięcy złotych, ja od razu na 100% patrzę, no bo 100% to też przecież trzeba depozyt wkładać, prawda? To też kosztuje. No i w danym momencie powiedzmy oprocentowania kredytów to 9%, no to na kredyt, żeby zamieszkać w Krakowie na kredyt, to rata wyniesie nas 6,5 tysiąca złotych, tak? Oddamy prawie 2,5 miliona złotych w 30 lat. Tyle, tak? Jak ktoś ma 45 lat, to na przykład musi wziąć kredyt na 25, no to rata wyniesie go 6700 złotych, tak? Czyli plus rachunki, plus gaz, to są szokujące liczby. To jest bardzo dużo pieniędzy. Są to szokujące liczby, bo jeżeli założymy, że spłacamy kredyt 30 lat na 800 tysięcy i to wcale nie są najlepsze nieruchomości, tylko takie najtańsze, no to jest 6,5 tysiąca plus gaz 1000 zł miesięcznie, to jest 7,5 tysiąca plus prąd i jakieś czynsze. No to, żeby zamieszkać na kredyt przez 30 lat, średnio o dzisiejszej wartości pieniądza trzeba wydać 8 tysięcy złotych miesięcznie na wynajęcie takiej nieruchomości. Na opłacenie kredytu, gazu i tego, elektryczności, prawda? Tak więc jest to dla zwykłego zjadacza chleba w Polsce, dla 90% polskiego społeczeństwa jest to niemożliwe. Po prostu jest to niemożliwe właściwie, można powiedzieć, dla 90% społeczeństwa. Jest to niemożliwe. I teraz zobaczmy, jak to wygląda na tle innych krajów. Musimy przede wszystkim policzyć, co to jest te 800 tysięcy złotych. 800 tysięcy złotych podzielić na 4,4, czyli średni kurs euro, to jest 182 tysiące euro. Przy dzisiejszym kursie 4,65 to by było 172 tysiące euro, a przy średnim kursie ostatnich tam lat, po 4,20 to jest 190 tysięcy euro, a ostatnich 20 lat to było 1,15 chyba, no to jest 192 tysiące euro. Więc my to tak wypośrodkujmy, liczmy 180 tysięcy euro, tak? Co można kupić, szanowni państwo, na przykład
Zobaczmy w takim miejscu. Proszę zobaczyć. To jest miasto Gran Canaria. Prawie półmilionowe. Proszę zobaczyć. Prawie półmilionowe miasto. Gran Canaria na wyspie, na archipelagu Wysp Kanaryjskich. Proszę zobaczyć. To jest Las Palmas. To jest ich plaża. Las Canteras. Tak wygląda Las Palmas. Pół miliona ludzi, port. Cały rok nie trzeba używać gazu. Może trochę w grudniu, jak ktoś bardzo chce, ale to może dogrzać sobie grzejnikiem elektrycznym. Bo tak wygląda, szanowni państwo, Las Palmas na Gran Canarii. Tam 300 czy 400 tysięcy ludzi, czyli takie miasto typu, nie wiem, Gdynia, coś takiego. Gdynia, proszę zobaczyć, to jest Las Palmas. Gran Canaria, sprawdzałem wcześniej Teneryfy dużo. Teraz sprawdzimy Gran Canaria i kliknąłem od Gran Canarii, szanowni państwo. Kliknąłem od Gran Canarii, tutaj mamy tą mapkę, którą widzimy tak w obrębie Gran Canarii, ale jeszcze tam do tego Galdar kliknąłem. No i kliknąłem też 80 metrów kwadratowych minimum. No i proszę zobaczyć, szanowni państwo, 80 metrów kwadratowych. Przypominam, że po kursie 4,25 nieruchomość taka jakaś normalna w tej, w tym naszym Krakowie czy w obok Krakowa to jest te 800 tysięcy złotych. Przy kursie 4,25 to jest 188 tysięcy euro. Przy kursie 4,30 to jest 186 tysięcy euro. Przy kursie 4,4 to jest 182 tysiące euro. Szanowni Państwo, 182 tysiące euro. 182 tysiące euro. Szanowni Państwo, 182 tysiące euro kosztuje zamieszkanie w Krakowie. Nominalnie, tak? Ale jeżeli chodzi o ten nasz Kraków, jeszcze w Krakowie trzeba ogrzewać, tak? Czyli tak, w Krakowie trzeba dodać jeszcze ten gaz i to wszystko. Tak? No, czy porównajmy ceny w Hiszpanii, w której oprocentowanie właśnie rośnie, a inflacje mają 4 razy niższą niż w Polsce. Już ceny w sklepach są takie same jak w Polsce. No i proszę zobaczyć. Mamy całą masę ruder jakiś po 50 tysięcy euro, tak? 50 tysięcy euro przy dzisiejszym wysokim kursie to jest 4,65, to jest 232 tysiące złotych. To nie jest 800 tysięcy złotych, a 232 tysiące. Przy średnim kursie Euraska 4,15 to jest 207 tysięcy złotych. Nie będziemy sprawdzać, szanowni państwo, tych ruder, bo ich jest po prostu za dużo. Proszę zobaczyć. Ruderki za ruderkami. Jedne gorsze, drugie lepsze. Proszę zobaczyć. I to jest wszystko 80 metrów, 100 metrów, 150 metrów kwadratowych. Ja tego nie chcę sprawdzać. Naprawdę są tam zamieszkiwalne takie nieruchomości po te 400 tysięcy złotych, co niektóre. Widzimy, tego jest po prostu cała masa. Tego jest cała masa, szanowni państwo. Cała masa, tak? Tu dopiero się zaczynają po 90 tysięcy i proszę zobaczyć, jakie ładne się zaczynają. Proszę zobaczyć, na przykład tutaj, tak? Mieszkanie gdzieś tam, to jest gdzieś tam niedokładnie w Krakowie, tylko trzeba zrozumieć jedną podstawową rzecz. W Hiszpanii nie musisz używać gazu. W Hiszpanii nie musisz chodzić na siłownię. W Hiszpanii możesz sobie pójść pobiegać cały rok, nie śmierdzi, prawda, spalinami, znaczy na Gran Canarii, prawda, nie śmierdzi tymi spalinami, bo tam jest przewiew i tam nie ma zimy przede wszystkim, wiecie, tam nie ma zimy po prostu, no nie trzeba na siłownię, witaminki D, nie trzeba butów na zimę, nie trzeba gazu i tak dalej, nasłonecznienie jest wysokie, prawda. I na przykład proszę zobaczyć tutaj, 90 tysięcy euro za 86 metrów kwadratowych. 90 tysięcy euro, szanowni państwo, razy 4,25 to jest 382 tysiące złotych. Przy kursie 4,20 to 378, przy dzisiejszym gigantycznym kursie zawolonym to jest 418 tysięcy złotych, no ale zawaliliśmy złotówkę. No przy normalnym kursie przed chwilą euro było po 4,40, no to 396. No ale, szanowni państwo, przed tym wszystkim, co zaczęło się tutaj dziać w tej naszej kochanej Polsce, no to proszę zobaczyć euro na przykład
proszę zobaczyć, w styczniu 18 4,14, w kwietniu 15 4 zł kosztowało euro, prawda? A w kwietniu 10 euro kosztowało 3,82, tak? Czyli musimy taką średnią sprzed tego, co się działo, no 4,20, 4,25, prawda? Musimy takie liczby wysuwać. Chociażby, żebyśmy rozumieli, gdzie powinniśmy podążać. Szanowni Państwo, to jest Las Palmas, ja w ogóle jeszcze pokażę. To jest Las Palmas, to jest przepiękne Las Palmas, prawda? Przepiękne Las Palmas, a jeżeli chodzi o Gran Canarię, no to proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, zaraz pokażę Gran Canarię, tylko troszeczkę się zamuliło. A to jest Gran Canaria, proszę zobaczyć, to jest Gran Canaria. Tu jest na przykład, o tutaj pokazuje południową część Las Palomas, prawda? Tutaj są jakieś tam inne części. To jest Gran Canaria, bardzo zielona wyspa, z jednej strony zielona, z drugiej pustynna, z trzeciej widzimy tutaj palemki. No, wszystko, czego taka dusza zapragnie, prawda? Przepięknie. Jutro przecież każdy Polak może pojechać do Hiszpanii się przeprowadzić, prawda? I gdzie to jest? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bo dużo ludzi nie wie, gdzie jest Las Palmas. Las Palmas, Szanowni Państwo, leży na skraju Afryki, jest to Hiszpania, jest to Unia Europejska. Las Palmas leży na skraju Afryki, na skraju Maroka i Sahary. Są to wyspy kanaryjskie, archipelag wysp kanaryjskich, gdzie nie ma zimy. Ja mówię, Szanowni Państwo, wprost, tam nie ma zimy, tam nie ma mrozów, tam nie trzeba używać ultra drogiego gazu, nie ma tych wszystkich problemów. Widzimy tutaj Hiszpania jest, a tu mamy Wyspy Kanaryjskie, prawda? Właściwie to jest klimat taki prawie że tropikalny. No nie jest tropikalny, prawda, no ale jest to inny klimat niż u nas w Europie. Proszę zobaczyć, tutaj mamy Gran Canarię, tu mamy Fuerteventurę, tu mamy Lanzarote, tu mamy Teneryfę, tutaj mamy Santa Cruz de la Palma, a to jest Palma i tak dalej, jest tam dużo tych wysp i to jest właśnie tutaj. I popatrzmy na to, Szanowni Państwo, no popatrzmy na to, to kosztuje 400 tysięcy złotych, coś takiego tam, tak? Tylko, że nie trzeba gazu. Szanowni Państwo, nie trzeba gazu. Ceny w marketach już są takie same jak w Polsce, a zaraz będą wszystkie prawie niższe. Bo Polska zniszczy się dla Ukrainy, Szanowni Państwo. Zniszczy się i tyle. Proszę zobaczyć, no cudowne mieszkanie można powiedzieć, tak? Proszę sobie wyobrazić, że zamiast za 90 tysięcy sprzedają za 75. 75 tysięcy razy 4,4 jak euro wróci do normalnego, 330 tysięcy złotych, Szanowni Państwo, 330 tysięcy złotych, te nieruchomości w Krakowie, które pokazywałem, to remont kosztuje 300 tysięcy złotych, czy też wykończenie, jeżeli weźmiesz ekipę, rozumiemy to, wpłata własna na kredyt, na dom w Krakowie, taki 90-metrowy taki, prawda, gdzie w Krakowie coś takiego, w Krakowie coś takiego? W Krakowie za coś takiego to musisz zapłacić chyba 1 300 000, tam żeśmy patrzyli, tam żeśmy oglądali takie gorsze nieruchomości za 700-800 tysięcy. A to już jest wykończona, ładna nieruchomość, proszę zobaczyć, ładna, pięknie, kafle, wszystko fajnie, tak? Proszę zobaczyć, jaki piękny słonik. Wszystko fajnie. Proszę zobaczyć, plaża, czyste powietrze. Czym się te blokowisko różni od naszych blokowisk? Ja nie wiem, no to, że my mamy piękne... O, proszę bardzo, piłka nożna tutaj, plaża. To, że my mamy... Proszę, jakie piękne ulice. Szanowni Państwo, to, że my mamy sosny, a oni mają palmy. To, że my mamy Bałtyk, a oni mają ocean atlantycki czyściutki. A myśmy... Brudny Bałtyk, prawda? To, że u nas jest ciemno, u nich jest jasno. To, że u nich jest ciemno, że u nich jest ciepło, u nas jest zimno. To, że u nas jest drogo, u nich jest tanio. Prawda? Jedźmy dalej. Proszę zobaczyć. Jest cała masa. Po 300-400 tysięcy. Proszę zobaczyć. 300-400 tysięcy. To są wszystko, Szanowni Państwo. 300. Już tu są ładne nieruchomości. Ładne. 90, 80, 100 metrów. Szanowni Państwo. Są ładne nieruchomości, po 100 metrów, za 400 tysięcy,
Za metr kwadratowy trzy razy taniej niż w Polsce. Tak? Czyli i teraz państwa szokuje. Proszę zobaczyć, ile tego jest. Ile tego jest cała masa. W Krakowie tyle nie ma nawet, prawda? I to jest tylko jedna mała Gran Canaria, prawda? Jedno małe Las Palmas, ale gdybym zrobił całą wyspę, tego byłoby jeszcze więcej. A teraz sprawdźmy, co można kupić tylko w tej części, drogiej części, bo to jest akurat droga część Gran Canarii, bo to jest Las Palmas, to tam jest drożej. Zobaczmy za te 180 tysięcy euro, co jest dostępne, minimum 80 metrów. No i proszę zobaczyć, co będziemy mieli dostępne. Proszę zobaczyć. 200 metrów, nie 80. Też są jakieś szruderki, trzeba uważać, bo bardzo często w Hiszpanii jest tak, że jedna rudera jest wystawiona za 200 tysięcy euro. No i a można kupić znacznie lepszą za 70 tysięcy euro, prawda? Naprawdę, są takie sytuacje. Proszę zobaczyć, ile mamy tutaj. Tutaj na przykład, nowe budownictwo, tak? Proszę bardzo, w nowym budownictwie może kupić coś takiego, prawda? O, w takim super nowym jakimś apartamentowcu, prawda? Proszę zobaczyć, luksus, tak? Luksus, tak? Czyli to jest cena. Tyle w Polsce właśnie. Za 10 tysięcy złotych, za 8 tysięcy złotych za metr kwadratowy w takim luksusie, tak? W najnowszym budownictwie. Proszę zobaczyć tutaj w ogóle jaki penthouse. Ja zobaczę tylko ten penthouse. Proszę zobaczyć. Penthouse to jest dosłowny. Proszę, to już jest. To już chyba jest wykończone. Nie wiem, zaraz będziemy. Ale to jest 200 metrów kwadratowych. Czyli proszę. To jest zrobione już chyba. To jest chyba prawdziwe zdjęcie. To nie jest chyba obrazek, chociaż wygląda jak obrazek. Nie, no to jest obrazek. Nie, to nie jest obrazek. Proszę zobaczyć. Nie, to jest prawdziwa chyba nieruchomość. Chociaż nie wygląda. Nie, to jest chyba prawdziwa nieruchomość, szanowni państwo. Po prostu w takim stanie. 200 metrów kwadratowych, tak? 200 metrów kwadratowych. Coś takiego. Proszę sobie to wyobrazić. 200 metrów kwadratowych. 200 metrów. I gdzie w Krakowie coś takiego kupisz? Tylko teraz musimy zrozumieć jedną rzecz. Że mieliśmy nieruchomości po 300-400 tysięcy 100-metrowe, tak? Czyli bierzesz gotówkę, płacisz, masz. A w Polsce, kupując coś takiego na kredyt, musisz na to wydać, proszę zobaczyć, przez 30 lat 2 miliony 317 tysięcy złotych. Plus musisz dodać około 400 tysięcy złotych ogrzanie tego. Czyli to nie kosztuje cię 2 miliony 317 tysięcy złotych, a kosztuje cię 2 miliony 317 tysięcy plus 400 tysięcy. No to jest 2 miliony 717 tysięcy. Ale jeżeli zaraz podwyższą oprocentowanie z powrotem, bo złotówka będzie się zawalać, bo Polska nie będzie mogła sprzedawać swojego ziarna. No to jest 2,5 miliona, tak? Czyli to jest 3 miliony złotych, szanowni państwo. W Polsce za mieszkanie 80 metrów przez 30 lat na kredyt z ogrzaniem tego, drogim gazem, drogą elektrycznością, będziesz musieć zapłacić 3 miliony złotych. 3 miliony. I to nie są jakieś wirtualne pieniądze. To jest coś, na co będziesz musieć pracować. To jest coś, na co będziesz musieć pracować, prawda? A jeżeli kupisz sobie za gotówkę, w Hiszpanii to po prostu wydasz 300 tysięcy złotych i tyle. Czyli wydasz 10 razy mniej. Szanowni Państwo, nieruchomości na Gran Canarii, nieruchomości na Gran Canarii, gdzie mamy czyste powietrze, gdzie nie trzeba gazu, gdzie to, gdzie tamto, prawda? Gdzie ceny w sklepach już są niższe niż w Polsce, a na pewno będą za pół roku albo za rok, już wszystkie prawie. Na pewno będą, szanowni państwo. Na pewno będą. Proszę sobie to wyobrazić, że to oznacza, że nieruchomość na Gran Canaria jest 10 razy tańsza w ciągu 30 lat. Kupując ją za 300 tysięcy złotych czy 400 tysięcy złotych za gotówkę, niż kupić nieruchomość na kredyt w Polsce na 10% i ją ogrzewać przez następne 30 lat. Szanowni państwo, dziesięciokrotnie. Dziesięciokrotnie taniej, ale trzeba zrozumieć dodatkowo, że w Hiszpanii płaca minimalna na rękę to 2 razy więcej w danym momencie niż w Polsce, a ceny już mamy takie same jak oni. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania i przede wszystkim do obejrzenia filmu, który pojawił się na Państwa monitorach, bo mogą być to znacznie ważniejsze informacje aniżeli te, które przekazałem Państwu właśnie w tym filmie. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.